Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach od 23 do 27 września 2022 roku na południu i wschodzie Ukrainy na obszarach kontrolowanych przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej odbyły się referenda na temat przyłączenia tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów Hersońskiego i Zaporowskiego do Federacji. Российский wczoraj 28 września zostały podane oficjalne wyniki tych referendów. Wyniki, które są no, niezwykle trudne do zweryfikowania, jeśli w ogóle są możliwe w tych warunkach wojennych. Jeśli chodzi o te oficjalne dane, to one wskazują, iż większość, zdecydowana większość tych, którzy głosowali opowiadają się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. I tak na przykład w obwodzie donieckim za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej miało głosować ponad 441 tysięcy osób. To dane 98 ,69%. W obwodzie Ługańskim ponad 394 tysiące głosujących to daje 97,93%. W obwodzie Hersońskim ponad 32 tysiące osób miało głosować za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej, co daje 96,75%, a w obwodzie Zaporowskim ponad 38 tysięcy głosujących, co daje 90. I Tyle danych oficjalnych. No, trzeba tutaj oczywiście dodać, zaznaczyć, że w rosyjskich mediach głównego nurtu temat referendów na wschodzie i południu Ukrainy był jednym z absolutnie czołowych tematów. Rozgrzewał opinię publiczną, jeśli chodzi o widzów rosyjskiej telewizji. Tutaj sporo ta, te rosyjskie media mówiły o, cytuję, powrocie tych ziem do domu o, cytuję, sprawiedliwości dziejowej. I tak dalej, i tak dalej. Sporo także odcytuję reżimie kijowskim i, i tych negatywnych doświadczeniach, którego, których miała ta ludność doświadczać ze strony władz ukraińskich, i tak dalej, i tak dalej. To akurat nie dziwi, to, to normalny element walki informacyjnej, normalny element um, prowadzenia także operacji psychologicznych przez, przez służby rosyjskie, więc to, to absolutnie nie dziwi. Podobnie jest zresztą jak reakcja tak zwanego kolektywnego zachodu. W komunikacie, który został opublikowany 23 września przez przywódców Państw skupionych w grupie G7. No, właśnie owi politycy zapowiedzieli, że nie uznają tych referendów, nazywają je pseudoreferendami. No i oczywiście także zadeklarowała cała grupa G7 gotowość do wprowadzenia kolejnych sankcji względem, względem Rosji no Także oczywiście tutaj Stany Zjednoczone oświadczyły, że bardzo uważnie będą śledziły te sytuacje związaną z tymi referendami, a te działania, które miałyby ewentualnie zadecydować o aneksji tych terytoriów przez, przez Rosję, włączeniu tych terytoriów do Federacji Rosyjskiej, będą oczywiście, te działania będą nieuznawane przez, przez Stany Zjednoczone. No i oczywiście także Waszyngton będzie starał się tutaj prowadzić dalszy nacisk na, na Rosję i wprowadzać Kolejne, kolejne sankcje. Podobną zresztą postawę przyjęły instytucje, a także większość państw Unii Europejskiej. Warto także odnotować, że nie wszyscy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ przychylili się do, takiego, do, 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 takiej, do takiej postawy, do takiego zachowania. Które starały się, na, się narzucić Stany Zjednoczone. Warto zauważyć, że wśród stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, tutaj ani Rosja, ani oczywiście, ani Rosja, no tak by zrozumiałe, ale ani Chiny, ani Indie nie przyłączyły się do tego stanowiska, stanowiska amerykańskiego, które wyrazi, wyrażało no, takie jednoznacznie krytyczne stanowisko wobec tych, tych referendów. Tych wszystkich sankcji, kolejnych restrykcji, chociażby wobec urzędników rosyjskich, którzy brali udział w organizacji tych referendów, można się oczywiście było spodziewać, natomiast te wszystkie zapowiedzi, chociażby polityków brytyjskich, w żaden sposób nie wpłyną moim zdaniem na decyzje strategiczne Federacji Rosyjskiej. Tutaj decyduje polityka faktów dokonanych, polityka siły, a nie kwestie prawa międzynarodowego, czy nie kwestie właśnie woli państw anglosaskich, czy tak zwanego kolektywnego Zachodu. Jeśli jeśli chodzi o najbliższe dni, najbliższe tygodnie, to myślę, że można się tutaj spodziewać działań na rzecz formalnego przyłączenia terytoriów, na których odbyły się te referenda no, przyłączenia ich do Federacji Rosyjskiej. Wielu analityków, wielu komentatorów wskazuje, że to właściwie najbliższe dni mogą już zadecydować o tym, że do połowy października cała procedura formalno-prawna, polityczna może być zakończona. Warto zwrócić uwagę, że już 28 września już wczoraj przywódcy tych samozwańczych Republik Ludowych, czyli Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin i Ługańskiej Republiki Ludowej Leonid, Leonid Pasiecznik udali się do Moskwy w celu właśnie zawarcia umów o przyłączeniu tych terytoriów, tych Republik Ludowych do, do Federacji Rosyjskiej. Dokumenty w sprawie przyłączenia tych terenów do Federacji Rosyjskiej no, muszą zawierać tak zwaną umowę międzynarodową i federalną ustawę konstytucyjną, która zwiększać będzie liczbę podmiotów Federacji Rosyjskiej. Te dokumenty w sprawie przyłączenia do Federacji Rosyjskiej muszą zostać zatwierdzone przez obie izby rosyjskiego parlamentu, czyli muszą być po prostu zatwierdzone przez Zgromadzenie Narodowe. Słuchając wypowiedzi czy to szefowej Rady Federacji, Walentyny Matwienko, czy przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina, no, można tutaj już można postawić taką hipotezę, że, że rosyjskie zgromadzenie, zgromadzenie Narodowe może już w pierwszych dniach października podjąć, podjąć taką, taką decyzję. Oczywiście pojawiają się także informacje w mediach rosyjskich, które sugerują, że, wła, że władze w Moskwie mogą powołać nawet nowy dziewiąty okręg. Federalny, który obejmowałby wszystkie te obszary, na których odbyło się referendum, ale także, także Półwysep Krymski, także, także Krym. Z punktu widzenia formalnoprawnego, oczywiście z punktu widzenia rosyjskiego formalnoprawnego, włączenie tych terytoriów w skład Federacji Rosyjskiej. Obejmie te obszary rosyjskim parasolem atomowym. I to bez względu na sprzeciw, sprzeciw Kijowa, władz w Kijowie, Rosy ukraińskiego parlamentu, ukraińskiego prezydenta, to z punktu widzenia takiego formalnoprawnego, opierając się na prawie rosyjskim, nie ma większego znaczenia. To pociąga oczywiście za sobą groźbę eskalacji konfliktu, możliwość także hipotetyczną użycia, użycia taktycznej broni jądrowej przez Federację Rosyjską w obronie właśnie tych terytoriów. Patrząc na możliwe, hipotetyczne, oczywiście scenariusze, Scenariusze dalszych wydarzeń. Myślę, że można się spodziewać jakiegoś, jakiegoś przemówienia Władimira Putina do Zgromadzenia Federalnego. Można także się spodziewać w przyszłości ultimatum skierowanego przez Moskwę do Kijowa, które domagać się będzie zawieszenia broni i wycofania, na przykład ukraińskich sił zbrojnych z tych terytoriów, na których odbyło się referendum, powołując się, że jest to powołując się na argument, że jest to już terytorium Federacji Rosyjskiej. No, odmowa Ukrainy spełnienia takiego ultimatum mogłaby doprowadzić do wypowiedzenia wojny przez Federację Rosyjską i rozpoczęcia takiej pełnoskalowej, pełnoskalowych działań w. Rozpoczęcia po prostu pełnoskalowej wojny przez Federację Rosyjską, być może także wprowadzenia całkowitej mobilizacji i przejścia już całkowicie gospodarki rosyjskiej na tory, na tory wojenne. Oczywiście to jest jeden z możliwych hipotetycznych scenariuszy. Myślę, że także warto zwrócić uwagę na fakt, że wśród społeczeństwa rosyjskiego jest całkiem spore poparcie dla, dla w cudzysłowie zjednoczenia tych ziem z Rosją. Zresztą, jeśli przyjrzymy się sondażowi Centrum Lewady, uznawanego przez media zachodnie za niezależne, czy stosunkowo niezależne. Taki sondaż był przeprowadzony na początku września. No to 45% Rosjan poparło wtedy wejście obwodów zaporowskiego i hersońskiego w skład Federacji Rosyjskiej, a 21% uznało, że powinny być to niepodległe państwa. Zaledwie 14% respondentów stwierdziło, że należy je pozostawić w granicach, w granicach Ukrainy. Jeśli Chodzi o Doniecką i Ugańską Republikę Ludową, to za autonomią w ramach Ukrainy powiedziało się zaledwie 17% respondentów. Reszta albo była za niepodległością, albo za wejściem w skład Federacji Rosyjskiej. Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że. Przeprowadzając te referenda, Federacja Rosyjska naruszyła zasady prawa międzynarodowego, natomiast po kazusie Kosowa, po no, właśnie uzyskaniu niepodległości przez Kosowo, wiemy w jakich okolicznościach, jeśli chodzi o interwencję amerykańską, to no, właściwie trudno tutaj mówić o, o, o tej sile prawa międzynarodowego w Europie. No, to prawo międzynarodowe jest systematycznie gwałcone od chwili uzyskania przez Kosowo niepodległości, zresztą nieuznawanej przez Państwa świata, to też warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o ewentualną pełnoskalową wojnę Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, należy również wziąć pod uwagę ten wariant wojny już nie tylko Federacji Rosyjskiej, pełnoskalowej wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą, ale w ogóle państwa związkowego Rosji i Białorusi. O Białorusi w kontekście Ukrainy od pewnego czasu w mediach głównego nurtu jest cicho, a myślę, że warto zwrócić uwagę na wizytę, którą przywódca, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka złożył wczoraj, 28 września, w Abchazji, republice separat separatystycznej, co oczywiście wywołało ogromne oburzenie w Tbilisi. Natomiast przypomnę tylko, że Białoruś nie uznała niepodległości Abchazji, natomiast już sam fakt pojawienia się w Abchazji Aleksandra Łukaszenki z spotkania z Asłanem Brzaniją, czyli z prezydentem tej nieuznawanej na świecie republiki, z przedstawicielami separatystycznych władz no jest jasnym, konkretnym sygnałem. No, te słowa mówiące o o tym, że, że, że Białoruś chce zbudować most przyjaźni i w ogóle po bardzo poważne relacje, to jest cytat z Aleksandra Łukaszenki, jasno wska wskazuje, że, że, że Łukaszenka chce zacieśniania relacji z Moskwą. No myślę, że tego typu, tego typu manifestacja polityczna byłaby niemożliwa. Gdyby, gdyby Łukaszence nie zależało na zacieśnianiu relacji właśnie, właśnie z Moskwą, więc i ten wariant należy tutaj jak najbardziej rozważyć. Myślę, że będziemy mieli do czynienia z eskalacją napięcia w regionie i no, także warto zwrócić uwagę na fakt, że to z jaką łatwością Rosjanie zorganizowali te, te referendum, jak, jak przeprowadzili te referenda, także pokazuje słabość państwa ukraińskiego na tamtych ter terytoriach, słabość ukraińskich służb bezpieczeństwa, ukraińskich służb specjalnych. Mówiło się także o Próbach, no, można powiedzieć, dywersji wobec tych referendów, które miałyby zorganizować ukraińskie wojska specjalne i ukraińskie służby specjalne. Natomiast no, tego, tego się nie udało zrobić. To także pokazuje tutaj słabość państwa ukraińskiego. No, Także myślę, że postawa Zachodu, który, który no, oczywiście werbalnie bardzo mocno wspiera Ukrainę, wspiera także gospodarczo, humanitarnie, ale wojskowo już wygląda to bardzo różnie, jeśli się przyjrzymy chociażby postawie Niemiec, Włoch czy, czy Francji. No, nie znamionuje niczego dobrego dla, dla regionu. Myślę, że będziemy mieli do czynienia ze wzrostem napięcia i to przyłączenie tych obszarów do Federacji Rosyjskiej wydaje się być bardzo prawdopodobne. Dziękuję Państwu za uwagę. Huh? <laughs>